Witajcie w programie Kopiuj w Klej, programie, który udowadnia, że Wikipedia nie jest wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczającym do zaliczenia edukacji. Ja nazywam się Krzysztof Kryciak, dzisiaj prowadzę. Ze mną jest Paweł Rosa, Janek Kępa. Pan Impuls. Witam serdecznie. Pan Impuls. Witam serdecznie. I taka ładna figurka z tyłu, której nie widać, którą dostaliśmy od Pawła. Paweł, dziękujemy. Nie ma problemu. 30 zł na konto, poproszę. Dobrze, dobrze. Jest problem, ale spokojnie, wyślij fakturkę. Jakie artykuły dzisiaj nam przedstawisz, Krzysztofie? Losowe. Edukacyjne. Losowe. Najlepsze. Chcę, żebyś wlał mi wiedzę do głowy. To co, to jest ten moment, ja już nie mogę używać weto, tak? Nigdy. A może tak. A zastanawialiśmy się nad tym, że można weto na prowadzącego położyć? Tak w sensie, że weto! Od razu Krzysztof, i teraz ty wchodzisz. Że Krzysztof ja nigdy, nigdy nie prowadził. Tak, dokładnie. A, o to ci chodziło. Okay. A to było zabawne. Weto prowadzący. No zajebiście. Pierwszy artykuł. Lipton. Linton. Derbyshire. Co to może być Linton? Miejscowość. W Derbyshire. Weto. No czekaj, no to ma tylko dwa zdania. Za późno. Ale... Czyż daliśmy ci przed chwilą, kurwa, zakaz używania weto. Widzowie mnie nie znienawidzą. Nie ma, koniec. Za późno, zużyłem. Ja nie chciałem przeklinać, ale mnie denerwuje. Zużyłem. Dobra. Pamiętasz odcinek w przyjaciołach, jak Monika pracowała w restauracji i nikt jej nie szanował, bo była miękka? Pamiętasz, że zatrudniła kogoś? Joe'ego, tylko po to, żeby go wyjebać, żeby wszyscy zaczęli się jej bać? Tak. Myślisz, że po co jesteś w Kopiuj w Klej? Jak ten zacznie skakać, to cię wypierdolę, więc lepiej grzecznie, kolego. Pamiętaj, ja nie jedyne, mogę skakać. Jedyna jakby informacja, którą wyciągnąłem tutaj, że Jezu, my znamy wszystkie odcinki Friends na pamięć w sumie. Tak. Bo od razu powiedziałeś tylko słowo, już od razu skojarzyłem o co chodzi. Charles Toby. No i dobry temat! Charles Toby. Kim jest Charles Toby? Bohaterem wojennym. Rycerzem. Urodzony 22 stycznia 1958 roku. Mój stary. Zmarł 4 sierpnia 2016 roku. Nie, to właśnie w tego roku twój stary wróci. Znaczy to nie, to jest w przeszłości. Nieważne. Wtedy odszedł. Kameruński piłkarz występował na pozycji pomocnika. A, no to wiedziałem, kurde, no. Mam jego koszulkę. Życiorys. W Legii grał. Kameruński piłkarz. Co to jest Kamerun? Państwo. Charles Toby. Krzyś lepiej odpowiedział, po prostu spojrzał się na mnie takie... Był w kadrze na Mistrzostwach Świata 1982 roku. Ciekawostka, był jednym z 12 osób, które grały w piłkę w Kamerunie. Nie było się ciężko dostać. Tylko i wyłącznie. Jednak nie zagrał na nich ani jednego meczu. Podczas tego mundialu był zawodnikiem kameruńskiego klubu Tonnerre Yaoundé. That's all. Możemy zobaczyć jego statystyki w bazie Football Database EU. Nie. Proszę zobaczyć. Nie. Gdzie jest Kamerun? Co to jest? Już kliknąłem, shut the fuck up. Gdzie jest Kamerun? Jego statystyki mówią... W Afryce. Dlaczego on kliknął? Przepraszam, weto, nie wolno. Ale to nie jest na Wikipedii, jest na innej stronie. Jego statystyki pokazują chyba, że nic nie strzelił. To nie ma znaczenia. Chyba nie strzelił. Tym gorzej, wszedłeś na inną stronę. Mam kliknąć Kamerun? Kusi. To Paweł nie wie, co to jest za państwo. Ale gdzie to jest? W Afryce. Nie? W Afryce. W Afryce. No, Co to jest ta Wakanda? Kliknij, no kliknij, żeby wyjaśnić jeju. To tam jest, tak? To jest złoty kraj. Który ludzie z zachodu nie znają. Czekaj, okay. Bo to... Znaczy, tam wycieczki last minute nie latają. Ile? Duże jest to? Jest to... Tak jak jest Afryka z tym takim... Tak, idzie. Tak, że tu jest szersza, to jest węższa. To w tym momencie, jak ona się zwęża, od strony Ameryki to jest takie państwo tam. Przy wodzie? Ludzie, którzy nas teraz słuchają, dosłownie wiedzą, gdzie to jest. No tak, no Afryka się zwęża w pewnym momencie i na tym zwężeniu po stronie lewej jest to państwo. Sąsiadu jest Sierra Leone? Nie wiem, Janek, to co do czytania. Ja jestem jest napisane z czymś. Okej. Państwo w Afryce Środkowej nad Zatoką Gwinejską graniczy z Nigerią, Czadem, Republiką Środkowoafrykańską, Kongiem, Gabonem, Gwineą Równikową. Kamerun jest członkiem ONZ. Ja bym chciał w Gabonie mieszkać, mordo! I z Gibonem w pysku siedzieć. I z Gibonem siedzieć. W ryju. Ja możecie mnie nazwać, ja sam przyznam, że jestem... Chcecie postawić hymnu? Jestem debilem geograficznym. Tu jest hymn, można puścić hymn. Nie wiem, gdzie jest Kambodża. Nie brzmi Kambodża, jak Kamerun. Brzmi jak każdy hymn. One się nie różnią za bardzo. Zarał chyba się różni część hymnów. Kiedyś słuchałem hymnów. No, norweski hymn to jest chyba ten zespół Lordi. Tak. Monsterman. Tak, to prawda. A BTS został koreański. A w Szwecji cały czas Abba leci.
O! W sumie bym się nie dziwił, mama mi jakaś czy coś. Tak teraz... było, tak było, nie kłamię. A w Polsce Zenek! Zenek! Jakbym żył w idealnym świecie, to ja bym chciał ich troje, ale okej. W Polsce było, jak to policjant przeszukuje mnie! A w Czechach to tylko krecik i motyw z... Ach jo. Ale dobra, śmiałeś się ze mnie. Wymień mi wszystkie kraje, z którymi Polska się sąsiaduje. Ile ich jest? 7? Nie mam pojęcia. 7, jeśli dobrze pamiętam. Ale no, mogę... no to widzisz, nie możesz nic w stanie wymienić. A się śmiałem z ciebie? Śmiałeś się, a widzowie potrafią wymienić. Czekaj. Nie, dotykaj komputerka. Nie dotykam. Tak z góry powiedziałbym, że 7. Od góry. Mi się wydaje, że 7. No. Ale wymieniłbym wszystkie, tylko musiałbym policzyć. Powiem ci, podpowiem, na górze nie ma. Na górze jest bałtycki może. Bałtyk to nie państwo. Czekaj. O Jezu, będzie ciężko. Niemcy. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Czechy. Dwa. Słowacja. Czy Słowacja. Litwa, Łotwa. Białoruś, Ukraina, obwód kaliningradzki. 7, to jeszcze jednego mi brakuje. Zgubiłem jedno państwo. Tak. Estonia. Czy my z Litwą. Litwa powiedziałem? To Litwa. Jeszcze coś? Białoruś powiedziałeś, 7. W tym programie wcale nie udowodniliśmy, że Wikipedia jest słabym źródłem informacji. Udowodniliśmy, że my jesteśmy debilami. A coś powiedziałem źle? Nie, dobrze. Ja tak generalnie po prostu, że nie jesteśmy pewni nawet. Okay. Kiedy powiedziałeś Słowacja, a nie Słowenia, to tak, kiedy miałeś w głowie Słowenię takie. Bo tak przez chwilę miałem tak, że tak coś zwalę. Udało mi się, widzisz? Udało mi się, zostaw mnie. Sprawdzam teraz. Jest nawet dział... Z siedmioma. W Kamerunie jest nawet dział rynek mleka. Niemcy, Słowacja, Czechy, Rosja, Litwa, Białoruś i Ukraina. Okay. Rosji nie wymieniłeś. Obwód kaliningradzki. Kaliningradzki, no. Co to jest? Dobrze. Kamerun, 54. pod względem ludności na świecie. Ile mają ludności? 24 miliony, 53 osoby, na, 53 osoby na kilometr kwadratowy. Ile jeszcze raz? 53 osoby na kilometr kwadratowy. To chwilę takiej wielkości jest to państwo, że tam 24 miliony osób żyje z takim zaludnieniem. What the fuck? Ale to... Chyba, że wszyscy są skupieni w jednym mieście, a reszta terenu jest po prostu pusta. No tak i jest, wychodzi tak średnio. Tak, tak jest ze Szwecją. A to niesamowite. Szwecja ma... To jest pewnie duże państwo, Afryka jest duża. Szwecja ma powierzchnię taką jak... Ojej, nie poczekaj. Szwecja ma 450 tysięcy kilometrów kwadratowych, a mieszka tam tylko 10 milionów. To też ma 450 tysięcy kilometrów kwadratowych. No proszę. 24. A Korea na przykład jest połowę mniejsza niż Polska, a mieszka tam dwa razy więcej ludzi. No. To też jest ciekawe. 1 stycznia 1960 roku zdobyła niepodległość od Francji i Wielkiej Brytanii. Znaczy zdobył Kamerun. Ale ja muszę kliknąć ten rozdział. Rynek mleka. To jest tylko otwarte. Mimo wysokiej liczby bydła w Kamerunie, produkcja mleka w Kamerunie jest niezwykle niska. 7,5 litra rocznie na mieszkańca. Wobec średniej na świecie 45 litrów na mieszkańca. W 2014 roku na import mleka do kraju wydano prawie 80 milionów dolarów. No tak, w sumie co tam krowy mogłyby jeść? Znaczy my mamy pewnie jakieś wyobrażenie trochę takiej głupiej Afryki. Może to nie są krowy mleczne. Takie po prostu. Że co, byki doją? Ale nie, bo są też tam mięso. Ale dlaczego tutaj jest w ogóle... Dlaczego to jest taki rozdział o mleku? Nie rozumiem tego. Słuchaj, różne rzeczy wpadają ludziom do głowy. No. Może to jest rzeczywiście jedno z niewielu państw, które musi importować tak ogromną ilość mleka. A może właśnie. Może to mleko jest takim luksusowym produktem tam i tyle. Może. Chcecie, nie wiem, coś dowiedzieć, jakie są religie? Idziemy dalej może? Może chodźmy dalej? Dobrze, dziękuję. Cyk! La Flèche Wallon 2009. La Flèche Wallon 2009. To brzmi jak festiwal kolarski. Tak. Tak? Tak. Zgadł? Tak. La Flèche, dalej, jak to się nazywa? La Flèche Wallon 2009. Czyli wyścig w dolinie Flash 2009. Nie wiem. 73. edycja kolarskiego wyścigu La Flèche Wallon odbyła się... Paweł. Co? Jest zajebisty. Odbyła się 22 kwietnia 2009 roku, tak jak było w nazwie, i liczyła 195,5 kilometra. Start wyścigu znajdował się w Cherolet. 125 powiedziałeś? 195,5 kilometra. Start wyścigu znajdował się w Cherolet, a meta w Chuj. H-U-Y. Chuj. Jesteśmy prostymi ludźmi generalnie. A wiesz, ile brało udział kolarzy? W chuj.
A ile musieli przejechać? 195 km. No właśnie. 195,5. Wyścig ten posiadał kategorię 1HC. Chcieli wpisać THC, ale się pomylili. Jest coś o wynikach? W jakim czasie? Czas zwycięzcy 4 godziny, 42 minuty i 15 sekund. 195 km 4 godziny na rowerze przejechał. No. What the fuck? Jechało 198 kolarzy, ukończyło 158 kolarzy. Jechali z góry. I jeszcze raz ile? 198 jechało, ukończyło 158. 40 odpadło po drodze. Odpuścili sobie. W 4 godziny prawie 200 km na rowerze? No prawie 5 godzin powiedzmy. No 4,42. Ile jest do Krakowa? Od Warszawy. 400? 400. Do Krakowa z Warszawy? No. Mniej. Mogę ci powiedzieć, Paweł, że to 40 km na godzinę jechał. Ponad 40 km na godzinę. Bez przerwy. Nie, to nie jest tak dużo. Do Gdańska jest dalej. No dobra, ale do Gdańska jest 410. Po prostu wam mówię, że gość jechał tam, nie wiem, 42 km na godzinę. Masz tam zapisane, tak? 300 nie, policzyłem sobie na szybko. Policzyłeś sobie szybko, średnio. Ale to też pewnie jakieś, z reguły te wyścigi kolarskie, czy jak tam nazwać inaczej, maratony kolarskie, to nie jest tak, że oni jadą przez równinę. Tam są górki i no tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Teoretycznie nie wiem, dlaczego tu nie jest napisane, bo bardzo często jest pokazany, w pionie jest podany dystans, jaki musieli pokonać góra-dół, a tu nie ma. A, no i to jest koniec artykułu. Mogę wam jeszcze powiedzieć, kto wygrał, które miejsca. Poczekaj sekundę. Janek tutaj sprawdza odległość z Warszawy do Krakowa. Powiedz mi, jaka to jest odległość i ile czasu autem. Autem to są 3,5 godziny. A odległość? Nie, bez 4 minut. 293 km. Blisko jest do Krakowa. No to 3 godziny 30 minut, 290. Tak? No to jest zbliżona jakby czas do tego do tych rowerów, które 200 km 4 godziny zrobił. To jest bardzo blisko w sumie. Ile ty powiedziałeś kilometrów jest? 300 prawie. A ile się jedzie? 3,5 godziny. No to nie. Oni jechali 4,200. No to jest 85 km na godzinę, a 42 km na godzinę. To jest dwa razy szybciej od kolarza. Oni jeszcze tak szybko nie zapierdalają. Chyba, że z górki. Z górki naprawdę tak szybko jadą. Znaczy, to i tak jest szybko, bo utrzymać 30 na rowerze na płaskim to jest, dużo, jest to jest ciężko. Dużo, chyba rozmawialiśmy na temat tego, jak bardzo, że ty na studiach miałeś kolesia, który jeździł kolarzem był, czy pasjonował się tym i on powiedział, że to jest zespołowy sport. No nie będę. Ale tak? To nie no to nasz patron? Tak, nie. Nie, to ty hamu. A patron też jest swoją drogą, też jest, tak. Na wolnej chwili. Miałem gościa, znam gościa, co golił tak, nogi i kolarzem był. I grał w ASG. Gole nogi tak generalnie. I grał w ASG. No się zasłaniałem tak, od wiatru albo jakieś tam właśnie, inne. Właśnie, że jest no ten tak, pierwszy, który tak, zasłania tak. się, żeby nie było oporów, ten pośrodku tak. to jest ten... Ty, serio, zrobił prezentację o tym. Tak, miałem takiego gościa. No, bo ty mówiłeś o tym, rozmawialiśmy. Nasz znajomy z liceum też golił całe ciało, tylko że on pływał. Tak. On pływał i on całe ciało miał idealnie gładziutkie. Jeden z swoich dobrych znajomych. Ale gładki był, Boże. Tylko go naoliwić. W sensie ten, co go zrobił na Reksia? Co? Ten, co go na Reksia zrobił? Tak. Dobra, okej. Okay. Ile jest tam minut? Jest 14. To jeszcze dużo czasu. Krzysztofie, czy ktoś chce jeszcze coś dopowiedzieć może, panowie? Ładnie, no, ładnie wyglądałeś. Chuj, musieli przejechać. No dużo musieli przejechać, rzeczywiście. I ta prędkość mnie zaskakuje, że średnią taką prędkość mieli. Szkoda, że już nie możemy kliknąć tego miasta. Chuj. Nie możesz, nie, zużyłeś już. Losy artykuł. Tudu. Czesław Drozd. Kim był Czesław Drozd, moi drodzy? Czesiek Drozd. Kim był Czesiek Drozd? Grafikiem. Nie. Pisarzem. Lektorem. Nie. Czesław Drozd, urodzony 10 marca 1954 roku. Hokeista, reprezentant Polski. Nie, no słuchajcie, o takim sporcie jeszcze nie mieliśmy. To musisz to przeczytać, bo nie mamy weta. Mamy hokeja w Polsce? Mamy. Mamy. Gra na pozycji obrońcy. Czy no, 90% Polaków to ludzie biali, no to w sumie idealne społeczeństwo do grania w hokeja. No, prawda. What the fuck? Życiorys, wychowanek z Tilonu Gorzów. Klub, okay. Wychowanek z Tilonu Gorzów. Zawodnik występujący na pozycji obrońcy. Kolejne kluby. Mogę czy muszę czytać? Dobra, nieważne. Bajlandon Katowice. Bajlando Katowice? Bajlando Katowice! Boże, Katowice tak. nocą ze spiżową mocą. Katowice jest pisane Bajlando, wieczne Bajlando. Masz tam informację, w którym roku zaczął już jako hokeista grać? Nie. Ciekaw jestem, czy to było jakieś lata 70. czy coś, bo on mówił, że w 54 roku się urodził. Tak. Czy wtedy już była szansa na hokej w Polsce? Ciekaw jestem. Wychowanek z Tilonu Gorzów, ale mam, wiem, że w Bajlandon
Bajladon Katowice był w 1981, czyli pewnie zaczął wcześniej w Stilonie zagrać. Wydawało mi się, że hokej to jest taki wymysł zachodu, bym powiedział. A nie po prostu zimniejszych kraj? W zimniejszych krajach. A my też mieliśmy hokeja. My też kiedyś byliśmy zimnym krajem. My też byliśmy zimni kiedyś, zimne chłopaki. No. Mam wrażenie, teraz ciepłe, jesteśmy chłopaki. Wszyscy, to ten nadajnik na pasu kultury. 5G? 5G? Rozpala mnie od środka, zabierz mnie szybko, posuńcie się, mamo, tato. Jak tylko przy nas odpalą nadajnik 5G, to będziemy się tak całować. Księg zaczyna już od razu innym krokiem nawet chodzić. Nie, wydaje mi się, że teraz pewnie skłamię, w sensie tylko gdzieś nie jakby mam z tyłu głowy mam, że nie wiem, że w PRL-u Polska nie była taka sław tego hokeja. Wiecie, kiedyś skoki tak samo jak ZSRR w ogóle było najlepsze w każdy sport, ponieważ z każdego kraju sobie brało najlepszych zawodników. Najlepszych zawodników, tak? A jak to nie wychodziło, to kandydowali zawody. Na przykład Litwa, albo Litwa, albo Łotwa, brali sobie koszykarzy i byli najlepszymi koszykarzami. Autentycznie, tak to było, tak to wyglądało. I brali inny sport, na przykład jakieś lekkoatletyka, wiem, że chyba Kazachstan, Uzbekistan, na przykład to jest lekkoatleci. Polska była dobra w skoki narciarskie, bo mieliśmy najbardziej wychudzonych zawodników. Bo najwięcej bananów przyjeżdżało na Boże Narodzenie, przyjeżdżało banany. Polonia Bytom, wice i mistrz Polski Polonia Bytom była, Jukurit HJK Helsinki. 1991. To dobry klub. 91-92 oraz Achmat Hwinka. Też coś szwedzkiego albo coś takiego. 94. Zdobywca decydującej bramki w serii rzutów karnych w rewanżu meczu półfinałowym z SC Dynamo Berlin, dzięki której to drużyna Polonii Bytom wygrała rywalizację w 2 meczu. 3-1 u siebie, 4-6 na wyjeździe i awansowała do turnieju finałowego Pucharu Europy 1985 roku, który odbył się w Megève we Francji. Na co? Analizuję to, co powiedziałeś. Ci od hokeja w Polsce, znaczy ci od hokeja to są ci, którzy mają tak niesamowicie powybijane zęby zawsze, tak? Tak, właśnie o tym miałem mówić też. To okrążka i ci, co się tak śmiesznie w tych okraniaczach biją na lodowisku zawsze. Mm-hmm. Są kompilacje pojedynków na hokejowych. Dla mnie, jak jest on obrońcą w hokeju, no to on po prostu ściąga rękawice i się napierdala. To tak musi wyglądać obrońca w hokeju. Dlaczego oni mają powybijane w zasadzie zęby? Przecież noszą wszyscy maski. Oni ściągają. Oni czasem zrzucają sobie te maski, jak się biją. Maski i się biją. Bo oni czasem mają tak, że w masce nie można sobie dobrze przyjebać, więc zdejmują, żeby się być mocniej. Zastanawiam się... A ja też widziałem jakieś kombinacje jakichś zderzeń i oni się potrafią mocno bić. Co jest w tym sporcie takiego, że oni się tak biją? Przecież w piłce nożnej nie ma czegoś takiego, że napierniczają się na boisku. U nich jest w drugą stronę wręcz. No właśnie, a w hokeju to przecież zdejmują, że się biją. W piłce nożnej już nie ma, bo są aż tak duże kary finansowe dla klubów. W baseballu też, nie wiem, jaki jeszcze sport. A wracając do tych... No w baseballu jeden ma kija i ma dużą przewagę, więc nie chcą z nim zacierać. A propos baseballa, dzisiaj wyświetlił mi się filmik na Facebooku, nie wiem dlaczego. Wyświetlił mi się, w którym, jak jest ten, to jest miotacz, ten rzuca piłką. Rzucający. Trafił specjalnie w tego z pałką, pałkarza. Mhm. Specjalnie go w tyłek, w kolano rzucił tą piłkę, a oni naprawdę mocno potrafią rzucić. Ten koleś puścił ty. Pokazuje na niego, podejdź do mnie. Albo jesteś mój, coś takiego, nie? No. Podbił do niego. I po prostu zaczęli się napierdalać, ale tak się zaczęli bić. Nie, bez pałki oczywiście, tylko rękami. Ale ja popatrzyłem, wow. Normalnie ja bym już nie miał szczęki. Ja bym się złamał w pół. Na 3 bym się złamał. Ale podobno baseball jest zajebiście nudnym sportem, bo tam mecze trwają po 4 godziny. I liga baseballu cały czas pracuje nad wprowadzeniem jakichś zmian w zasadach, żeby te mecze skrócić. No i najlepiej brutalność. Ja grałem w baseball kiedyś. I to się u nas nazywało inaczej chyba. Palant. I próbowałem dołączyć do schaby piaseczno, ale się nie udało, nie wyszło. Naprawdę był taki zespół? Są schaby piaseczno. No. Baseballowa drużyna. Ale baseballowa czy palantowa? Baseballowa. Stricte baseballowa. Ale kompilacje... Jednym z ich sposobów na to, żeby skrócić mecze, było, żeby drużyna wygrywająca miała... jeden mniej chyba rzut albo coś takiego, że było jej ciężej. I wtedy jakoś się wychodziło im ze statystyk, że wtedy by się dużo te mecze krócej wychodziły, bo się mobilizowali. Ale kompilacje z baseballa, na przykład ta piłka uderza z taką dużą mocą i ten pałka, że ten kij się rozbija po prostu w drzazgi. To jest takie...
Fuck. Mieliście kiedyś tą piłkę do baseballa w łapie? To no jest, raz może. To jest prawdziwą, to nie wiem. To jest jak kamień. No. No. Ja bym się bał, by wrzucić w kogoś. Znaczy w kogoś, no, no. Żeby odbił to pałką, nie? Albo żeby ktoś w moją stronę albo to rzucił, sobie, ja bym jakby przerażony. Odbił to w miotacza. Zabić może. Stary. No. Stary. Jak jesteśmy już przy takich... usterkach? Nie. Co ci cieknie? Przypadkach, wypadkach. Widziałem na YouTubie filmik, gdzie właśnie grali w hokeja ludzie. Koleś stał na bramce w hokeju, bo ma jakiegoś tam kolesia, który stoi na bramie. Przybił mu tą jego skorupę, maskę? Nie. Jechał koleś drugi na niego z drugiej drużyny, strzelił i jakoś jak strzelił, to już nie mógł wyhamować i wpadł na tego faceta. I jak wpadł na niego, to mu przejechał łyżwą po szyi i mu rozciął gardło. I po prostu wszędzie, absolutnie wszędzie krew. Kolesia uratowali w końcu, uratowali go, ale po prostu ja... Oglądaliście ten film? Jest ten film, gdzie we dwóch jakiś gości w tańcu na... Ostrza chwały. Ostrza chwały, gdzie on musiał tą kompil... Co? No jest, jakoś tak, że w turnieju... Z Will Farrell tak. Się nazywa. On jest teraz gównianych komedii. Tak, dokładnie on. Bo tam mają fabułę, że oni chcą we dwóch dostali... bana na startowanie w hokeju, ale mogą być ale jako para mogą. Tak, w parze. Oni wykonują jakąś taką mega trudną, jak to się nazywa? Akrobację, gdzie jeden z nich jest do góry nogami, drugi leci łyżwą i tam jak ktoś w historii kiedyś próbował to zrobić, to obciął drugiemu osobie, partnerce głowę. Tak. I tam jeżdżą i tak wiesz, w ogóle trenują do tego. Zastanawiam się, jak to w tym filmie się nazywało, pewnie jeden, w komentarzach jeden będzie. Miał postać kowboja, tak... Wiem, o co mam chodzić. Mieli takie długie włosy obaj, nie? Chyba. Tak. Takie bujne czupryny. Takie. Tak. No, takie... To budżet na ten film to było 50 milionów. Wow. Jedyny, to były wyrzucone w jedyny pieniądze. Zarobili 151 ten. Box office 150 milionów. To ładnie im się zwróciło. Jedyny taki bardzo upośledzony film, który ja lubię i szanuję, to... o Jezu, właśnie nazwał ten film z Blue Magnum. Z Benem Stillerem. Zoolander. Zoolander, co miał tą swoją twarz, taką znaną, która nazywała się Blue Magnum. O, to tak. Tak, to kojarzę. Blue Magnum. Ale tak. Obejrzał taki głupi film. Nie, ja nie mogę oglądać Willa Farrella. Nie, ja Willa Farrella też nie mogę, ja go nie, tak nie lubię. No, jest straszne. Jest straszne. Jak widzę go w jakimś filmie, to sobie myślę, okej, dobra, ten film jest stracony, nawet nie oglądam. Ja nawet tak nie mam za Adamem Sandlerem. Go jeszcze mogę, ale Will Ferrell jest takie... Nie, zadałem Sandlerem też. Wiesz, że ten film będzie stratą czasu. Ben Stiller, okej, jest. No przepraszam, Adam Sandler i Uncut Gems? Nicolas Cage'a nie mogę już oglądać. Beznadziejne. Wiem. Beznadziejne. Szczególnie, że zagrał tam prawdziwy koszyk, legendę koszykówki i wszyscy się jarali tym, że tam zagrał Kevin Garnett. Ja tu miałem właśnie dyskusję ostatnio z moim ukochanym znajomym filmoznawcą i zapytałem go, czy wszyscy się jarają Uncut Gems? Bo to jest takie głośne, że to jest takie naturalistyczne, że to już jest głośno słuchać cały Nowy Jork i wszystko się dzieje dookoła. No tak, bo słuchać lepiej Nowy Jork niż samego głównego bohatera. No bo właśnie o to chodzi, to jest takie realistyczne. To jest, on powiedział, no to jest zajebiste. A ja tak miałem, dobra, ale poza tym to jest gówniany film. Nie, a tak kurwa, nie, to jest... Nie da się tego oglądać, to się tego nie da oglądać. Boże. Dobrze, zmierzamy do końca. Tak. Dziękuję. Nauczyliśmy się dzisiaj, że hokej jest brutalnym sportem i byśmy byli kiepskim trio, kiedy byśmy jeździli na łyżwach. Jezu, spróbujmy. Trzeba spróbować. Dlaczego nie ma trójek? Takich męskich boysbandów na łyżwach. Bobsleje są w czwórkach i w dwójkach. I chyba w trójkach też, to my też powinniśmy. No, bobsleje? Nawet Warzonik ma trójki. Ale bobsleje? To bobsleje też są spoko, ale nie ma toru bobslejowego w Polsce chyba. Ale są trochę przerażające bobsleje, co? Są przerażające, zgadza się. Ta prędkość, stary, jakie tam można urazy też i mieć. Byśmy byli jedyną ekipą, która by po prostu tak startujemy i przez całą drogę... Dobra, teraz będzie... To jeszcze mamy czas, tak? Jest 24 minuty. 24,5 minuty. Mhm. No, masz minutę. Minutę. Dobra, to nie zdążymy, to potem powiem. Masz 2 minuty. Dobrze. Któryś książę albo król któregoś z europejskich krajów. Liechtenstein, strzelam. Coś takiego. Jest olimpijczykiem. I jedynym sportem, który brał udział na olimpiadzie zimowej, był właśnie bobsleigh. I w tym bobsleju zajął jakieś takie chujowe miejsce i zapisane na Wikipedii, że jest olimpijczykiem. Autentycznie. Kiedy chcesz być w czymś dobry, no. Ale w twoim kraju nie ma do tego... No to jak ten z Wielkiej Brytanii, ten gość, który został skoczkiem, bo nie było żadnej kadry. To jakiś kraj, może no. Holandia.
Gdzieś nie było żadnego zawodnika. Ja postanowił zostać skoczkiem i się dostał na olimpiadę, jakieś gówniane zasięgi skakał. To trzeba znaleźć w Polsce taki sport, który nic, tak, nic nikt go nie robi. I my Quidditch. Możemy być olimpijczykami. Quidditch! Nie, Liga Quidditcha jest w Polsce, kurwa, stary. Byłbym dobry! Jest Liga Quidditcha, nie dali się radę. Złotym Zdziczem! Profesjonalni są ludzie, które nazywają Janek, ale ta miotła idzie między nogi, a nie... Ja się często przewracam. Janek, gdzie jest twoja miotła? Janek mógł być tłuczkiem. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka programu Kopiuj Wklej, prowadzonego przez Krzysztofa Krysiaka. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Paweł Rosa, wraz ze mną był jeszcze Jan Kępa. Peace. Dziękujemy wam serdecznie i zapraszamy do następnego odcinka. Czołem.